Naszym gościem jest Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. To zaczniemy od wczorajszych wydarzeń. Duża konferencja prasowa, na której Michał Dworczyk i Piotr Müller opowiedzieli, jaki był mechanizm ataku na skrzynki członków rządu i jakie wynikają z tego wnioski. Pana zdaniem, bo skrzynka pana Michała Dworczyka była zhakowana od września i rozumiem, że hakerzy czekali do wiosny, by uderzyć w polski rząd. Z całą pewnością jest to zorganizowana akcja, bo jej skala świadczy o tym, sposób działania, ale także sposób ujawniania tych informacji. To jest sytuacja bezprecedensowa, bo dotyczy kilku tysięcy skrzynek, o których wiemy, iż mogły zostać przejęte tak zwanym phishingiem, czyli no w taki sposób, w którym każdy z nas mógłby wpaść w pułapkę i utracić zdolność kontroli nad danymi, które są na jego skrzynce. No tak też się stało w przypadku pana ministra Dworczyka. To może tylko szybciutko dla tych z naszych widzów, którzy nie znają tego mechanizmu. Wysyła się po prostu informacje, zobacz zdjęcie, tu ważny dokument w PDF-ie od kogoś tam, maila takiego, w którym jest zakodowana informacja, jeżeli tylko dany człowiek to otworzy, to poza zdjęciem otwiera się program, który no właśnie dopuszcza hakera do skrzynki, by niezależnie od haseł i jakie tam są. No jak raz wpuścimy, to już go nie wypuścimy. Tym bardziej, że są to profesjonaliści. No i tak jak powiedziałem, no te maile są raz na jakiś czas publikowane. Ma to destabilizować życie polityczne w Polsce. Od samego początku niezwykle odpowiedzialna postawa pana ministra Dworczyka. No ale tak naprawdę nie o niego przecież chodzi, tylko chodzi o państwo polskie i o nas wszystkich, całą klasę polityczną, cały rząd, parlamentarzystów, zresztą nie tylko z naszej opcji, ale ze wszystkich opcji politycznych. Stąd też konieczność odpowiedniej reakcji na taką elementarną reakcję poza oczywiście pracą służb jest dobre zabezpieczenie naszych danych. No to zależy, kto reaguje. Opozycja mówi, że bardzo rząd do dymisji nawet nie potrafi zabezpieczyć swoich skrzynek pocztowych. No nie chciałbym, aby kiedykolwiek jakikolwiek minister znalazł się w sytuacji Michała Dworczyka. Sytuacji, w której on ma ograniczoną możliwość używania tej wiedzy, którą posiada, ponieważ no to on doskonale wie, jakie są prawdziwe informacje na tych skrzynkach, a uczestniczenie w grze, w której ktoś chce, publikując dane, wprowadzać w chaos i dezinformować, no jest oczywiście nieodpowiedzialne. Opozycja tutaj w przeciwieństwie do Michała Dworczyka zachowuje się po prostu nieodpowiedzialnie. A to nie pierwszy taki przykład. Drugi na przykład przy okazji ustawy o reprywatyzacji. Mamy ustawę, która ogranicza długość postępowania administracyjnego w sprawach reprywatyzacyjnych. Przez Sejm ta ustawa przechodzi, więc widać, że jest zgoda posłów poza Konfederacją, którzy się podzieliła i w sprawie 447 nagle ma inne zdanie niż wcześniej. No, ale w Senacie mamy już dyskusję, poprawki, mamy wysłuchanie publiczne z udziałem przedstawicieli zagranicznych mocarstw. No, Senat rzeczywiście próbuje odgrywać niekiedy tego typu rolę. W tej sytuacji to jest zupełnie niepotrzebne, bo to nie jest ustawa, która jest wymierzona przeciwko komukolwiek. To nie jest ustawa w jakikolwiek sposób ograniczająca prawa obywateli Polski bądź jakichkolwiek innych obywateli. To jest wprowadzenie instytucji dawności do wadliwie wydanych decyzji administracyjnych w prawie administracyjnym. Takiej instytucji, która w innych obszarach prawa funkcjonuje. Mamy takie rozwiązania, które stabilizują stosunki prawne, tworzą pewność prawa i ta pewność prawa po 30 latach
nawet jeśli decyzja została wydana z wadą prawną, no, powinna gwarantować temu, kogo ona dotyczy, ważność i możliwość normalnego obrotu prawnego, normalnego funkcjonowania. Stąd też instytucja dawności w prawie administracyjnym jest czymś, co wydaje mi się stabilizuje stosunki prawne i nie powinno budzić specjalnych kontrowersji. 30 lat to naprawdę długi okres. Tutaj sprawa wiąże się z tak zwanym mieniem bezspadkowym, którego de facto nie ma, bo osoby, które umarły bezpotomnie i zostawiły nieruchomości, były obywatelami polskimi. Z obywatelami innych krajów są umowy indemnizacyjne. Mimo to na polskim rządzie i na Polsce jest wywierana próba odzyskania, przejęcia tych nieruchomości albo odszkodowań za nie przez grupy, które twierdzą, że reprezentują ofiary Holokaustu. To jest znowu sprawa, która wraca. No i podobno pan Eisenstadt, który wycisnął bardzo duże odszkodowanie od Szwajcarii 30 lat temu, teraz wraca i będzie w Polsce działał. Nie chcę jakoś specjalnie, abyśmy rozbudowywali ten wątek. Mogę tylko tyle powiedzieć, że ta kwestia jest całkowicie uregulowana na gruncie polskiego i międzynarodowego prawa i wracanie do niej dzisiaj jest szukaniem niepotrzebnego pola konfliktu politycznego, które jest w przypadku Polski nie tylko niepotrzebne, ale nieprawdziwe. To znaczy takiego pola konfliktu po prostu nie ma. Po prostu nie ma. Kolejnym polem konfliktu jest ustawa medialna, która ma wprowadzić obowiązujący w innych krajach Unii Europejskiej limit zagranicznego kapitału w instytucjach medialnych. No, słyszymy w TVN-ie głównie, że strasznie się tym oburzają i że to jest w ogóle działanie, które może zagrozić bezpieczeństwu Polski, bo taka jest prowadzona paralela, że naszym najważniejszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone. No i jeśli tutaj polski rząd atakuje, to wszystko w cudzysłowie, amerykańską firmę, no to Amerykanie się będą mogli zastanowić, czy będą nas bronić, czy też nie. Pan bierze udział w tych dyskusjach na temat ustawy medialnej? Bywa, ale wydaje mi się, że ona poszła trochę w ślepy tor. Tor, który rzeczywiście narzuca TVN, w szczególności TVN24. Tor, który no, sprowadza rzecz trochę do bieżącej walki politycznej, czy tak jak pan redaktor powiedział, do szukania jakiejś międzynarodowej zwady. Amerykańscy inwestorzy są w Polsce mile widziani i pożądani. Prowadzą w Polsce interesy, prowadzą także interesy z państwem polskim i jedynym warunkiem prowadzenia interesów przez inwestorów zagranicznych, w tym amerykańskich, jest przestrzeganie polskiego prawa. Mamy sytuację dzisiaj taką, że w polskim prawie ograniczenie, zresztą nie tylko w polskim, to jest standard w większości państw Europy Zachodniej, także zresztą w Stanach Zjednoczonych te standardy dotyczące rynku mediów są bardzo ściśle regulowane, ale w polskim prawie jest po prostu tak, że obecność kapitału spoza europejskiego obszaru gospodarczego to jest 49% w przypadku koncesjonariuszy telewizji naziemnej. Taką koncesję TVN posiada i ta koncesja została wydana poprzez sprawdzenie kapitału, czyli tego, kto jest właścicielem spółki, która taką koncesję w Polsce otrzymała. I takim właścicielem jest spółka holenderska, której akcje, której udziały, nie wiem jak to jest dokładnie skonstruowane, ale w każdym razie właścicielem jest koncern Discovery. W ten sposób koncern Discovery unika tego przepisu, który nakazuje 49% własności w ramach europejskiego obszaru gospodarczego, czyli krótko mówiąc w ramach wspólnego rynku. Wyobraźmy sobie, że to nie jest Discovery, bo Discovery zdecydowało się, nie wiem, dzisiaj w nocy swoje akcje sprzedać Gazpromowi i ten Gazprom jest legalnym na gruncie w ten sposób nieszczelnego prawa, które może być omijane właśnie poprzez spółkę córkę w ramach europejskiego obszaru gospodarczego, no staje się właścicielem TVN24. To jest oczywiście fikcja. W żaden sposób nie zakładam, żeby Discovery miało takie plany, ale pokazuje, czemu ma służyć mechanizm uszczelnienia tego prostego sposobu unikania zasady obecności kapitału obcego na polskim rynku medialnym.
To jest oczywiście zasada znana w całej Europie, ale słyszymy na przykład z Unii Europejskiej, z Komisji Europejskiej pomruki niezadowolenia, jak przy każdej okazji, praktycznie każdego pomysłu rządu, które wprowadza obecny rząd i obecny parlament pod kierownictwem PiS-u. Jak pan to skomentuje? Mówię oczywiście o wypowiedzi pani Jurowej, która będzie bronić wolności mediów w Polsce. No, cieszę się oczywiście z tej troski o Polskę. Chciałbym, żeby ona była adekwatna do pozostałych państw Unii Europejskiej, gdzie albo tego typu rozwiązania istnieją, albo no, są dużo bardziej restrykcyjne. Natomiast to jest trochę teatr oczywiście polityczny. Przy czym no, chcę od razu powiedzieć, że jest to ustawa grupy posłów. To jest ustawa, która zrodziła się w klubie parlamentarnym, nie jest projektem rządowym. Czekamy w takim razie na przebieg tych dyskusji, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Pan też bierze udział w rozmowach w sprawie Turowa. Tutaj znowu Unia Europejska jest zaangażowana. Komisja powiedziała, że wchodzi w ten spór pomiędzy Polską a Czechami, a Trybunał w Unii Europejskiej wyznaczył karę, zdaje się. Nie wiem, czy ta kara jest obowiązująca, czy nie. Jaki jest w tej chwili status? No nie, powiedzmy... to wyjaśnijmy to może od razu, jak to prawnie dzisiaj wygląda. Prawnie to wygląda tak, że Polska jest w sporze z Czechami. Czechy złożyły skargę w związku ze sposobem wydawania koncesji przez Polskę, tak to ogólnie nazwijmy, który skądinąd już został o tyle zmieniony, że mamy nową ustawę i zupełnie nową koncesję, która jest w tej chwili procedowana dla kopalni w Turowie, no ale spór się toczy i w ramach tego sporu polsko-czeskiego komisja rzeczywiście biernie w tym uczestniczy, ale ten spór jest pomiędzy Polską a Czechami. Trybunał wydał postanowienie jako środek zabezpieczający w tym sporze, które oznacza wstrzymanie wydobycia. To postanowienie zostało przez Polskę zaskarżone w tym sensie, bo oczywiście nie da się środka zabezpieczającego zaskarżyć, że złożony został wniosek o uchylenie tego postanowienia, bo ono w gruncie rzeczy ma charakter rozstrzygający, uchylenie tego środka zabezpieczającego w związku z nowymi okolicznościami w sprawie. Rozpatrywanie tego wniosku Polski przed wnioskiem czeskim o kary finansowe, ale także złożyliśmy oczywiście uwagi co do tych kar finansowych, które miałyby być dołączone tak jakby do tego postanowienia o wstrzymaniu wydobycia, które na wniosek strony czeskiej zostało przez Trybunał Sprawiedliwości wydane. I te wnioski, i czeski wniosek o kary, i nasze trzy wnioski, Trybunał będzie dopiero rozpatrywał. Kiedy pojawiła się sprawa, mówiliście państwo o tym, że trzeba się będzie szybko dogadać z Czechami, że jest to sprawa do wyjaśnienia między przyjaciółmi, no w końcu oba kraje są członkami Grupy Wyszehradzkiej i NATO i Unii Europejskiej i wiele jest wspólnych interesów. Tymczasem słyszymy, że te negocjacje idą dość trudno. Gdzie jest problem? Czy nie mam żadnych wątpliwości, że Polska i Czechy to sprawdzeni przyjaciele i to państwa, które zgodnie realizują wspólne interesy, choćby w ramach formuły V4, gdzie sukcesy Polski i Czech, Węgier i Słowacji w zakresie na przykład sposobu dystrybucji funduszu covidowego, szczepionek czy generalnie sytuacji związanej z walką z epidemią są bezsporne. To byśmy naprawdę tutaj mówili jednym głosem. No to jest trochę spór przygraniczny, bo on rzeczywiście w największym stopniu dotyczy kraju liberackiego i tych terenów, które znajdują się w najbliższej odległości kopalni w Turowie, ale także w bliskiej odległości innych kopalni czeskich i niemieckich. I nie chcę oczywiście dzisiaj, tak się umówiliśmy i to zresztą skądinąd jest respektowane przez obie strony, więc dla dobra tych rozmów wolałbym, aby tak pozostało, mówić o tym, co jest rozbieżnością i o szczegółach tych rozmów, ale ten zakres umowy międzyrządowej jest bardzo szeroki, wymaga
współpracy z ekspertami po obu stronach, bo oznacza on monitoring środowiska w bardzo różnych obszarach i reakcje w postaci zapisów w umowie w związku z przestrzeganiem bądź nieprzestrzeganiem tych wskaźników, które w ramach tego monitoringu byłyby zapisane. Więc to nie jest rozmowa wyłącznie na poziomie prawnym czy politycznym. Ja rzeczywiście w części tych spotkań uczestniczyłem, ale to jest przede wszystkim rozmowa ekspertów i takie rozmowy ekspertów się w tej chwili toczą. No właśnie mówi pan, że to są trudne rozmowy, więc chciałem się dopytać, jaki jest status, jaka jest atmosfera tych rozmów. Musi być ostro, bo nie wiem, czy bierze w nich udział hetman czeski. Oczywiście tak. Pan hetman Martin Puta również w tych rozmowach bierze udział. To tytuł wojewoda, odpowiedni do naszego wojewody. Brzmi śmiesznie, bo... Bardziej marszałka niż wojewody, ale no oczywiście rozmowy toczą się na szczeblu rządowym, bo to jest mowa międzyrządowa. Przy czym no, rola i marszałka Przybylskiego, marszałka województwa dolnośląskiego i hetmana Puty jest tutaj bezsporna jako no, tych najbliższych sobie sąsiadów, ale kiedy te rozmowy się skończą i kiedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy gotowi taką umowę podpisać, tego dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć. W tej chwili wracamy do kolejnej tury tych naszych rozmów. No i liczymy, że zakończą się pozytywnie dla wszystkich, przede wszystkim dla mieszkańców i pracowników huty, kopalni i elektrowni w Turowie. Jeszcze zapytałbym pana o nowy Polski Ład. Dzisiaj premier jedzie do Brukseli, by rozmawiać, jak rozumiem, między innymi o Krajowym Planie Odbudowy i zatwierdzeniu go przez Brukselę. I to jest, a po drugie trwają dyskusje na temat ustaw, które mają się w sprawie nowego Polskiego Ładu pojawić. Ta przebudowa, rewolucja podatkowa to jest chyba najbardziej ambitne zadanie, jakie zostało podjęte w minionym 30-leciu, bo zmiana podatków od firm i od obywateli, naprawdę duże przedsięwzięcie. Duże i korzystne dla ponad 90% Polaków. Korzystne także dla przedsiębiorców, ale wymagające rzeczywiście wielu uzgodnień, rozmów i pokazania, jak ten mechanizm będzie działał w praktyce. No tak wysoka kwota wolna jest czymś, czego pewnie oczekiwali Polacy, szczególnie ci mniej zarabiający, bo dla nich ta korzyść oczywiście będzie największa. Natomiast to jest o tyle epokowe wydarzenie, że nie tylko jeśli chodzi o wysiłek, który trzeba będzie włożyć w to, aby taką zmianę przeprowadzić, ale przede wszystkim skutki tej zmiany, bo my zakładamy, że wprowadzenie Polskiego Ładu oznacza, że pod koniec tego dziesięciolecia obywatele Polski będą żyli na takim poziomie jak średnio obywatele Europy Zachodniej. To jest nie tylko marzenie naszych przodków, ojców czy dziadków, no to jest naprawdę marzenie tych pokoleń, które od setek lat tworzą polskie państwo, tworzą tą naszą wspólnotę. I taki moment w polskiej historii byłby momentem historycznym. Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Panie ministrze, dziękujemy. Miłego dnia życzymy. Bardzo dziękuję, również wszystkiego dobrego. Państwa zapraszam już za moment na potrójne espresso.